Dziś kolorem bazowym będzie piękna butelkowa zieleń. Przypominam Wam, że trwa aktualnie projekt Lakierowniczka Inspiruje, w którym co czwartek pojawia się nowe wyzwanie. Dzisiaj mamy właśnie jedno z nich. Powstaje zdobienie i Wy macie czas do końca środy, żeby dodać swoją propozycję na Instagramie, na swoim profilu, dodając hashtag Lakierowniczka Inspiruje. Co czwartek robimy podsumowanie wszystkich prac, jakie powstały w projekcie. I co czwartek pojawia się też na kanale nowe wyzwanie, więc zachęcam Was do udziału i inspirowania się. Tutaj mamy kolor butelkowej zieleni, jest to Dream Life marki Neonail, który będzie stanowił podstawę naszego dzisiejszego zdobienia. Następnie bierzemy kolorek Brave Everyday, to jest też kolor marki Neonail, jasny, beżowy i robimy miejsce, w którym będzie powstawać zdobienie. I to miejsce ma być właśnie takie jak urywek z gazety, nieregularne, nierówne. Możecie je też tworzyć dwupiętrowo, czyli tak jak ja teraz, stworzyć coś takiego, wrzucić do lampy na chwilę. Po utwardzeniu odrobinę tego produktu sobie dołożyć tutaj, gdzie będzie powstawać zdobienie, żebyśmy miały fajne krycie, żeby to zdobienie mogło ładnie nam odbijać i tak dalej. Więc ja sobie stworzyłam miejsce do powstawania zdobienia. Teraz biorę sobie kawałek złotej folii transferowej. To jest folia też z Neonail. Przez przypadek tak się neonailowo tutaj zrobiło. I odciskam ją na granicy tych kolorów. Nie dookoła, ale tak w większości po prawej i lewej stronie. Nieregularnie, to mają być tylko takie małe kawałki złotej folii. Jeżeli w którymś miejscu będziecie mieć więcej, to jak najbardziej ten efekt fajnie będzie wyglądał. Chodzi o to, żeby dodać trochę błysku i lekkości temu naszemu zdobieniu. Teraz będziemy malować na nim wzór, dlatego fajnie jest przykryć go topem. Możecie wybrać matowy top lub błyszczący. Wydaje mi się, że na macie to zdobienie będzie się prezentować lepiej, dlatego ja wybieram top matowy. Na tej bazie będziemy teraz malować jarzębinę, dlatego przydadzą nam się artery, bo mamy tu kolor brązowy, ciemnozielony i czerwony. Zaczniemy od koloru brązowego, czyli umieścimy sobie tutaj gałązki i ja zrobię sobie tutaj jedną, która będzie się tak lekko rozchodzić, a poniżej drugą, na której zwisać będą właśnie nasze kolorowe jarzębiny. I ona może być nawet taka dłuższa i będzie się rozchodzić i będziemy tu malować te kiści jarzębiny. Nie bójcie się wychodzić poza kontury, tutaj możecie malować szeroko. Teraz malujemy liście. Liście są w kolorze zieleń butelkowej, dlatego musimy umiejscowić je w większości na tej jasnej części, ale jeżeli jakiś pojedynczy listek nam wyjdzie, to możecie zobaczyć, że on też jest błyszczący, więc to będzie się też odznaczało. Teraz będziemy malować sobie małe jarzębiny. I dodamy dodatkowe uzupełniające elementy, czyli gałązki pojedyncze z jakimiś małymi listkami powstawianymi. To zdobienie już będzie od Was wymagało trochę więcej poświęcej, trochę więcej kombinacji, no ale musimy iść do przodu, musimy cały czas podnosić poziom, więc mam nadzieję, że się nie zrazicie i spróbujecie pokombinować swoje zdobienia. Możecie zrobić tylko jedną gałązkę, możecie zrobić tego trochę mniej, żeby było łatwiej, ale nie poddawajcie się i koniecznie spróbujcie. Jestem bardzo ciekawa, jak podoba Wam się dzisiejsza propozycja i przede wszystkim, czy odważycie się spróbować? Mam nadzieję, że tak, ponieważ to jest zdobienie, które może Was bardzo wiele nauczyć, jeżeli chodzi o precyzję malowania. Ja doklejam je do takiego zestawu, który mam nadzieję, że Was zainspiruje. Tutaj macie również inne motywy liści, dużo butelkowej zieleni, więc perfekcyjne zestawienie na jesień. Czekam na Waszą opinię, jak Wam się podoba i przede wszystkim czekam na Wasze prace. Macie czas do środy, do końca dnia. Dodawajcie je na swoich profilach na
Instagramie z hashtagiem lakierowniczka inspiruje, a już w czwartek pojawi się podsumowanie wszystkich Waszych prac oraz oczywiście nowe wyzwanie. Dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszej stylizacji.